Cześć, mała aktualizacja postępu prac. Tu mamy tylne boczki z Golfa 7, tu mamy przedni boczek. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi. Przedni boczek ma podświetlenie w tej listwie, nad klamką i za uchwytem. Ja chcę dołożyć jeszcze oświetlenie. Tutaj mam taką lampkę wsadzoną. Zaraz Wam pokażę, jak ona świeci. Proszę bardzo. A jeżeli chodzi o modyfikację w tym boczku, to wywierciłem tutaj mały otwór. 4,2 mm wiertło, będzie tam wsadzona dioda na płasko i będzie oświetlała tutaj kawałek tej kieszeni. Tutaj jeżeli będziecie mieć 1,5 litrową butelkę z wodą, no to powinno dać ładniejszy efekt. Także modyfikacje w tym boczku to jest tak naprawdę ten jeden mały otwór. A jeżeli chodzi o tyły, no to w tyłach fabrycznie nie ma żadnego oświetlenia, ale ja chciałbym mieć jakieś oświetlenie. O ile wyciągnięcie całego tego dekoru będzie dość trudne, ale nie niemożliwe, czyli wstawienie tego paska i podświetlenia nad klamką, to zostawiam sobie na później. To udało mi się już tutaj zrobić podświetlenie, które jest za uchwytem. Mam tam otwór, mam tam wstawioną diodę, która na razie świeci bardzo jasno, ale będę to musiał dostosować. Pokażę Wam, jak to działa. Proszę bardzo. Tak jak mówię, ta dioda jest na razie za jasna, więc widać tutaj za mocno odcięcie światła, ale jeżeli ją odpowiednio stłumię opornikami, tak żeby świeciła z taką samą jasnością jak przód, to będzie tutaj taka elegancka, delikatna poświata, która pozwoli dużo łatwiej pasażerom z tyłu zlokalizować, gdzie jest ten uchwyt. No, będzie to ładniej wyglądało. No i z tyłu też chcę mieć oczywiście te lampki na dole. Tylko jak widzicie, jest tutaj wzmocnienie konstrukcji z plastiku, a lampka, którą ja stosuję, akurat ma taki, a nie inny kształt, że się nie da tak łatwo wsadzić, ale tutaj już zrobiłem małą modyfikację. Zaznaczyłem sobie kształt, który tu trzeba wyciąć, no i jakimś tam dremelkiem sobie to wyciąłem. Także tutaj już mi to nie przeszkadza. Lampka bez problemu może zostać tutaj zamocowana. Jeżeli czekacie na film z podłączeniem tego, kodowaniem i tak dalej, no to jeszcze troszeczkę poczekacie, bo tak jak mówię, muszę tutaj najpierw troszeczkę pomodyfikować jeszcze i dopiero później weźmiemy się za podpinanie tego w auto. No, nie chciałbym tego zakładać i ściągać, poprawiać i tak dalej. No, przypuszczam, że połamałbym więcej spinek i pociąłbym se palce więcej razy, niż cały efekt byłby warty, więc chcę to najpierw sobie tutaj ogarnąć wszystko na ziemi, a później wrzucimy to do auta, także jeszcze cierpliwości. No to tyle na dzisiaj, bo to tylko taka szybka aktualizacja tego, nad czym pracuję, żebyście wiedzieli, że się nie obijam. Na razie.